W sobotę w ostatniej kolejce Ekstraklasy Warta Poznań przegrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 0-3. Tym samym Duma Podlasia zdobyła pierwsze w historii Mistrzostwo Polski, a zwycięstwo Korony Kielce z Lechem spowodowało, że Zieloni pożegnali się z najwyższą klasą rozgrywkową. Niestety musieliśmy grać dzisiaj o życie, grając po prostu z najlepszą drużyną. Było to bardzo trudne. Mieliśmy wszystko w swoich rękach na te dwie ostatnie kolejki. No ale niestety wszystko skończyło się fatalnie. Przez te 30 miesięcy przeszliśmy długą drogę. Wiele było pięknych chwil, były też trudne. I tak naprawdę w strefie spadkowej znaleźliśmy się chyba na ostatnie 30 minut sezonu. Tak się to wszystko zakończyło, pomimo tego, że w tej strefie spadkowej nie byliśmy przez chyba 2 lata. Trener Szulczek na pomeczowej konferencji docenił postawę Jagiellonii. Zieloni zdobyli w tym sezonie 37 punktów, czyli nie osiągnęli postawionego sobie celu w postaci 40 oczek. Zaledwie punkt więcej uzbierała Korona, która w pierwszym meczu z Wartą wywalczyła remis po golu w ostatniej akcji. Boli to bardzo. Nie chciałbym już w przyszłości takich rzeczy doświadczać. I nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Dawaliśmy tyle, ile mogliśmy. Zrobiłem pewnie wiele też błędów po drodze w czasie tego sezonu. Myślę, że nie tylko... To nie jest tylko tak, że zawodnicy na boisku. No ja też jakbym cofnął się na tej osi czasu, to uważam, że było wiele momentów, w których też szło inaczej zareagować, coś innego zrobić. Było to ostatnie spotkanie Dawida Szulczka w roli szkoleniowca Warty. Nazwisko nowego trenera nie jest jeszcze znane. No i zobaczymy, co każdemu z nas życie przyniesie. Na pewno mogę powiedzieć, że staraliśmy się robić wszystko, co w naszej mocy, pomimo tego, że nie zawsze był taki odbiór na zewnątrz. No ale tym razem nie udało nam się oszukać przeznaczenia. Te 2 pierwsze sezony były fantastyczne, a ten był trudny. Jeszcze dodatkowo mieliśmy sporo pecha, kontuzji. No i niestety, ale kończy się to dla nas wszystko fatalnie. Teraz Warte czekają bardzo wymagające tygodnie, o czym Kuba Wieliński porozmawia ze swoimi gośćmi w magazynie Fanclub Studio.